Mam przecież tu takie paczki. Patrzcie, jaką paczkę dostałem za granicę. Mam Wigilię otworzyć i nagrać się i w internet puścić. Wigilię? Trzeba do Wigilii, bo prezenty się Wigilię dostaje. Wytrzyma. Masz tą silną wolę mocno. No. Zaszczyt. Tak bym za to chciał. Kumpel mówi, wiesz, stówę, bo to jest taki, to jest rzadkość. Wielkie rzadko. Wodór. Masz cebulę? Dobra. Aż się go spokajający i będę czekał, kurde. Ale jaką taśmę mam przyklejone? Easy Rider. No, są ludzie, co dobre rzeczy robią. No. Niewidzialna ręka, co ty kiedyś. Jesteś dobry człowiek, to i taki się z Dęblina. Z Dęblina przyszło. Dęblina, patrz. Jaką mu się nazywa? Rambo Maksywer. Rambo. Bogusław, Boguś. Lepiej gościu no nie mówić. Cześć, z tej strony Marcin. Słuchajcie, dzisiaj będzie ostatni film z targu na torach przed moim wyjazdem do Stanów. I słuchajcie, pierwszy raz nie mogłem zaparkować tutaj, tu gdzie zawsze jadę. Za często wam chyba mówię, jak tutaj dojechać. No i teraz padłem ofiarą tego, bo nie ma miejsca. Idę szybko do Krzysia, zobaczymy jakie tam starocie, czy jakieś fanty, czy jakieś opowieści. No i tyle. Lecimy. Dzień dobry. Mano. Pan Krzysztof, kurde. Tak. Cześć. Ja, kurde. 100 lat Cię widziałem. Trzymaj, pierwsze co, to masz paczkę znowu. Skąd to ta paczka? Od Bogusia, Rambo. Jaki to Rambo? Rambo, ostatnio to ty dostałeś, o. To od tego samego? Tak, tak. Ja tak, pierdolę, co kartkę mu wysłałem? Tak, temu ja co kartkę pierdzielę. Wysłałeś. To dziękuję bardzo, bo tu nie ma no. Nic więcej. I do książki ciebie. Tam są. Ale chyba jakieś. Ale jaki ty dałeś, kurczę. Oryginalną to! Ja mu wysłałem jakąś też tam paczkę i on, no. Wiesz, wysłał. No będę musiał znowu kartkę wysłać elegancką. Nie ma tutaj lewara, kurczę. No, słyszałem, fajnie, że jedziesz do Chicago. Do Los Angeles. No to pięknie. Gdzie już się ten rozniosło? No kurczę, Bogdan chyba mi powiedział, że od razu powiedział, za tydzień nie będzie, bo wylatuje. No to ja już wiedziałem, gdzie pracuje. Aha. Ja mówię, do Chicago. 200 zł, Tiffany. No dzięki, fajnie. No. Ale ja nie sobie będę rozpakował, na Boże Narodzenie dopiero rozpakuję. Kurczę, super. Oj, no widzisz, fajnie, nie? Takie przyjemnie no. Dostać coś. Ja jeszcze nie otwierałem, nikt nie zaglądałem. Ważne to w środku, piękna rzecz. Tak, jest, to, każda to, paczka czekaj, jest. Z miejscowości jakiej on? Nie pamiętam. Bo Dęblin, tam... A, pamiętam, Dęblin. Tak. Dęblina, sfotografowałem no. To. Bo mi się Dęblin, bo szkoła tam jest ta lotnicza, wiesz? Dęblińska. Aha. I mój kolega tam był, dlatego... Ale chlał, spirytus chlał z tego, ze spryskiwaczy z migów. Aha. Zdegradowali, no. Tak? Tak. Porzucili, no. I chlał, a się zachlał. W 2005 go pochowałem. O, no to nieciekawy. No. A miał plecy niesamowite, bo jego ojciec, który go tam pokierował, to był... To był głównym pierwszym sekretarzem KCPZPR na Fabryczną. Aha. Nazywał się ten jego tatus. Czekaj, jak on się nazywał? Wiem, że Porębski się nazywał, tylko imię zapomniałem, tylko ojca, wiesz? No i tak, no. To się potem losy układają, kurczę. Ludzkie. Powiedz mi, tu jakieś dokumenty widzisz stare, kasa chorych, coś? A to było takie już rzeczy, wiesz? Było. To jest ciekawe, bo słuchaj, to jest cegiełka, widzisz? Z Poltegoru te dokumenty. Masz to jeszcze? Z Poltegoru? Wtedy pamiętasz, że to przeglądałem? No pamiętam. Tam była ta kopalnia, coś tam. No to trzeba by popatrzeć. Kurde, ja chyba powyrzucałem czy to już. Czy to już ktoś kupił? Bo nie. Słuchaj, kolega... Ja powyrzucałem, powiem ci taki szczerze. Znajomy fizjoterapeuta. Ty wtedy chciałeś mi to dać, ale on chciał, no. Wiesz co? Zaglądnął, że tam jego rodzina, on pochodzi z tej miejscowości. Tutaj przyszedł gość, który tam swoje, jego nazwiska były wpisane, jakiegoś projektantu, wiesz? A, to może to on już był. Był właśnie. Tu taki gość, no. Tak, no to może... czytał i właśnie duże rzeczy opowiadał, no to dobrze. Że jakieś problemy, że chory, coś mi opowiadał o sobie, wiesz? To gdzieś tu jest jeszcze, wiesz? Odnajdziemy to. Ale co, kupił to czy nie? Nie, tylko przeglądał i był, kurde, mówi, jak był w szoku. A, to widzisz, a tutaj ta osoba chce to do muzeum oddać, wiesz? Tak? Tak. No to ja to znajdę, bo gdzieś w worku było, wiesz? To by było fajnie, bo widzisz, na filmie zobaczył, mówi, o ja! Właśnie na tym filmie dużo rzeczy oni widzą, wiesz, i potem przychodzą. Było trochę widzów właśnie? Czego? Było widzów właśnie, ktoś coś oglądał? Nie, teraz ostatnio nie. Tylko, że przyszedł właśnie ktoś kiedyś po coś i kupił, wiesz? Aha. Kupił coś. Muzyka leci. A byli fan klub jakiś był tu dzisiaj. Dzisiaj? No, jacyś się pytają się cały czas o ciebie. Aha. Rider czy był? Czy tu Easy Rider?
Mówię, na Harley'u w Chicago. Krótka piłka, nie? Nie no, miałem dzisiaj, słuchaj, nie przyjeżdżać, ale no? Jeszcze miałem chwilę, to mówię, chociaż na pół godzinki tu wstąpię, nie? Tak. Ostatnio go widzieli w tym, w San Francisco na tym moście, World Gary czy jakiś złotym, no i krótka piłka, co będę im. Niech, no tak. Niech śledzą na internecie, czy przejechał już przez most, nie? No, będą filmy też. Tak, ja to znajdę, wiesz? Znajdę, to dostaniesz to. Dobra, nie, no on chciał kupić, wiesz, ja także to... Ja to widziałem dziś gdzieś, wiesz, po prostu i to zniknie. Widzisz, ja tego wtedy tego nie zabrałem. No, nieraz trzeba brać, wiesz, bo mnie jak już wkurzy coś, to potem gdzieś daję komuś, wiesz? Albo po prostu... Jak za długo wozisz, no. No, wyrzucam, bo tutaj nuty jakieś... Bo to było bardzo małe zainteresowanie, to wiesz? Dlatego od razu chciałem komuś to dać. Ktoś mi to przyniósł, nawet nie pamiętam już kto. Ale dzisiaj widziałem jeszcze gdzieś kawałki, wiesz? To znajdę. W którymś worku. Tam było ten Poltegor, nie? Tak, w którymś worku jeszcze to musi być. Szukam ciasta od rana. O. Jest to? Ciasta od rana szukam, o. Nie mogę znaleźć, kurczę. Miałem takie drożdżowe ciasto. Podpierdolili. Archiwum techniczne. Taki kawał, no. Każdy przyjdzie i dać i... No i to jest teraz to. Teraz prawie głodny jest. Ile, powiedz mi, za to chcesz? Nic, na ciebie prezencie. Przecież nie, ja ci... no ktoś ci coś tam. Przecież ty mi takie paczki, patrzcie, jaką paczkę dostałem za granicę. Mam Wigilię otworzyć i nagrać się i w internet puścić. Wigilię? Trzeba do Wigilii, bo prezenty się Wigilię dostaje. Wytrzymasz? Masz tą silną wolę mocno. No. Zastrzyk uspokajający i będę czekał, kurde. Ale jaką taśmę mam przyklejone? Easy Rider. No, są widzisz, ludzie, co dobre rzeczy robią. No. Niewidzialna ręka, co ty kiedyś. Jesteś dobry człowiek, to i taki się z dęblina. Z dęblina przyszło. Dęblina, patrz. Jaką mu cię nazywa? Rambo Maksywę. Rambo. Bogusław, Boguś. Lepiej gościu no nie mówi. To ta piąta część Rambo. Piąta część Rambo. Jak kłopoty będą, to z dęblina przyjechają, Rambo przyjedzie. No. Cię okaże, kto to ciasto podpierdzielił. Drożdżowy placek. Miałem tak ochotę jeszcze kumplom chciałem ukroić. Nie ma. Dzień słowa. No, no to na pewno jest. Może w domu za lodówką się znaleźć. Na razie. Na razie. Miałem zapakowane, wiesz, to ciasto. No, widzisz, tak i co? No i zginął. Przez przypadek to wydawałem chleby, wiesz, bo to karmiam ludzi tutaj. Chleby świeże wczoraj, wiesz, cały wór i może wydałem razem z tym ciastem. No widzisz, to ty dobre rzeczy robisz. Dobry człowiek jestem. No widzisz, to dobro. 150 zł, pół ceny jak kupiłem. A są w bardzo dobrym stanie, bardzo mało jeżdżone. Dobro wraca. Ty, gorzelnictwo rolnicze. Tak. To jest coś dobrego na kanał rolniczy. No, też w prezencie dostałem. Ty, no to jest... Ile cenisz taką książkę? Ja wiem. Dwie dychy chyba trzeba będzie położyć. Dwie dychy. No to dobra, to biorę. Ciekawe, ją. Nie? Biorę. No. Co to? Katechizm stary. Katechizmu to dziękuję. Nie chcę. Ale coś tutaj jeszcze, czekaj, patrzyłem tutaj tego Forda, czy coś... Ty masz tutaj tyle skarbów, że tu można, wiesz... Ja mam cały czas... Do użytku wewnętrznego, patrz. Nie bo tego, tyle tego wszystkiego się nawarstwia, wiesz, na wodzie. Prasa. Tu jakaś bibuła jest, o, serwis zjazdu Solidarności. Zadanie. Alfa, serial Fantastyka Nauka, za wodę. Aha, więc to mam jeszcze? No. Z tego któregoś roku mam gazetę Dookoła Świata i tam jest 8 odcinków po kolei komiksu jakiegoś, który nie był chyba nigdzie publikowany. Aha, o widzisz. W gazecie, wiesz, przywiozę. I mam właśnie wszystkie te Dookoła Świata tydzień po tygodniu. Aha. I na wspólnej stronie, na całym takim arkuszu jest pierwszy odcinek i jest 8 razem sztuk. Stawka coś tam, jakaś coś tam. Stawka większa niż życie. Właśnie nie życie. Nie życie, no. Patelnia do orzechów? 40 zł. Patelnia do orzechów to tak, jest? Tak,
Kurde, wiesz jakie to doskonałe jest? I co tu się z tym robi? Szaleją ludzie za to. No ale ślinka takie rzeczy. Szaleją. Czy można frażyć? To jest made in CCCP. Ruskie. 5 rubli to po prostu te orzeszki tu kładziesz, dajesz i grzejesz na palniku. Taką masę. Otwierasz i masz ciasteczka. Proszku, pyka. Aha, o, to ja nie znam takich tych rarytasów. Ruski wynalazek. A jakie pani ciasto to robi? Znaczy moja siostra piecze. I to jak naleśnikowe czy coś? Nie, takie kruche bardziej. Kruche. I to się potem nadziewa, widzisz, tak przystają. I to na gazie. Tak, na gazie. Na gaz. A to jest aluminiowe, to rozprowadza szybko gorąc, wiesz, i się piecze ładnie. No fajne, fajne. Ty, a ta saperka, co to za przytem? Jakaś amerykańska, że cztery dychy za nie. Ciekawe jest, no. Dobry. DCM. Ma jakiegoś korkociąga fajnego? Nie ma. Nie mam korkociąga. Fajna ta saperka. Aktualnie to korkociąga nie posiada. A szkoda. O, tutaj chyba ktoś zbiera łyżki. Celina zbiera. Patrzę, co tu załatwia. Posrebrzane może być. Tak, mówisz, że posrebrzane. No dwie takie wykopałem. No fajne, ładne. To są zawsze coś można poczytać. Ja to mam takie tutaj z insygniami szlacheckimi. Ta punca jest taka dziwna. Może platerowane są, wiesz? Bo punca jest i jest napisane na przykład 10 albo 80 mikronów srebra położonego na łyżce. Ale wiesz, platerowane, tak. Bo tam w środku masz mieć pod spodem. Srebrzane. Czekaj, pokaż. To są wyrady wykopałem. No ciekawe rzeczy są. Bo tam jest producent, są nieraz... Nieraz są napisy Breslau czy coś. To kop dalej w tym ogródku. Kurwa, nie było nic, a co mam szukać, kopać, schowaj, kurwa, to ty głupie. Przekopać co? Ja mam wykrywać, czy za to chyba przez wykrywką, kurwa. Na półtora metra w głąb trzeba kopać. No ale co, ale babcia powie, to jak, to wykopię, to jeszcze żeby oddał. Babcia będzie sadzić potem pomidory, jak przekopiesz wszystko. No wiem, tak? Ale ja mam wykrywkę, tylko ja... Tak, tylko nie wpuści takim, nie? Nie no, wpuści, no, ale wiesz, co, znajdę, no to kurwa co? No tak. Co podzieli, co? Ja we wnętrzu. No tak. Przepraszam, czwórka do piątki zgłosi, niech podjedzie pociąg tutaj na to. Na ostatnią stację. No właśnie, co z tymi pociągami? Będą tu jeździły faktycznie? Halo, zawiadowca. Zobaczymy. Nie wiadomo, czy to jeden tor będzie, czy nie wiadomo. Tego nie czy... powiem, bo nie wiem. Nie wiadomo. W 2028 roku rzekomo coś tam ma pojechać. Aha, to jeszcze mamy czas. Na razie jest na fazie, bo tych projektów nawet nie ma. To bez banka, to pani wszystko. Aha, nie wiadomo. Ja słyszałem, że tylko jeden tor gdzieś tam ma być uruchomiony, ale... Nie wiem. Na razie robią dworzec, tam po raz 50 też tam kombinują na samym budynku dworcu. Dworca znaczy w środku tam coś kombinuje. Tak. Był artykuł w gazecie tej naszej, to darmowa jest tam taka rozdawana. No to tam było, że do pani fazie projektów na razie. Wszyscy by chcieli, tylko temat... Tylko kasy, no właśnie. To ciężkie miliony są potrzebne, gdzie? No tak, tutaj, żeby to uruchomić. Uruchomić to. W ogóle. A zresztą nie ma do czego, bo teraz nie ma połączenia. Tam już brakuje. Teraz do miasta dojadą, do Świebowskiego i co dalej? On jest nieprzygotowany teraz. No dokładnie, bo tam jest nieprzygotowany w ogóle w tej chwili. Także bez sensu. No ale to komuś dzwoni, tylko nie w tym kościele. Nie? No właśnie. No i rzekomo, jak tam wszystko niby poszłoby dobrze, to w 2028 może coś pierwszego pojedzie. No ha. No, także jeszcze mamy czas. No to dobrze, to mnie pani uspokoiła. Wodór. Przeszłość to jest świata na Podorze będzie. Strefa zwiększonego zagrożenia pożarowego. Tak? Nasz kolejarz? Aha, nastawia. Taki powiedz mi, ile taki wodór? No kurde, 6 dych bym za to chciał. Kumpel mówi, wiesz, stówę, bo to jest taki, to jest rzadkość. Wodór. Masz cebulę? Dobra. Trzeba wziąć chyba, co? Trzeba wziąć, to będzie dzisiaj się obłowie tu krzycha. Dobra, to wezmę to. Wezmę. Zobaczymy, co tu jeszcze. Czy coś tu jeszcze jest? Zobaczę, jak dzisiaj ciepło jest, dużo. Dużo wystawców, ale nie mam czasu na to. Cześć! Co tam słychać? Zlot jakiś urządzasz? Patrzę, co tu się... No w Łebie będzie, w sierpniu dopiero. W Łebie? W sierpniu będzie nie takie dopiero, ale w Łebie to fajnie. No, zapraszam. Tutaj płytki po Omski. A plus jeden. Jakieś zdjęcia. Tyle są super. Nie mam super. Ale ja już sprzedałem ten mój patefon. Bo za dużo, wiesz, za dużo zbierania. Czasami jak coś tam mi wpadnie,
nieopatrznie popatrzę i coś zobaczę, to kupię, ale... Cały wór zdjęć na pół litra wódki, 3 dychy jest wódki. 3 dychy. Całość, tak, w reklamówce. Skąd to te zdjęcia patrzyłeś? Tam jest i Wrocław, i jakieś zagranica, i wszystko, wiesz? To też jest 6. Trzeba chyba wiedzieć, nie z Wrocławia w tym żółtym tym opakowaniu. Tak, tutaj? Tak, to jest dobrze. No tu poznaję ten pokój. Słomiankę poznaję. Poznajesz tą słomiankę? Miały być motocykla, a nie kobiety. Jest łysi. No ale zobacz, słomianka. Widać, że jest wrocławska. O ty, no tutaj są jeszcze akty praktycznie. Widziałeś łysy? Wszystko jest. Na motocykl to nie wygląda. Co tu się dzieje? Ale ty miałeś kiedyś takie zdjęcia, stare akty, nie? Przedwojenne chyba, czy coś. No. Meblo, ścianka ładna. Tak, lekcji tego terenkarza? Soło. Tak, ale wiesz, to jak chcesz, to mam takie ekstra zdjęcia, nie? Z lat 60-70. Masz? O, to przywieź. Czy masz tu ze sobą? Dobra. Tutaj. Finał. Miss, o. Same miski. No, czekaj, tu jeszcze są jakieś zdjęcia. Co tam, Grzesiu? Kupiłeś coś? No, dopiero przyjechałem. O. Małem? Małem też. 10 zł, proszę. Ty, zobacz, tutaj jaka fura. O. Jaka fura. Co pani proponuje? Poszedł biały wczoraj? Teraz pani złapała. Nie, nie, jeszcze się ten, zastanawia się. Zastanawia się. Kilo musi przyjechać, ściągnąć górny ten. To widziałeś? Czekaj, na bulwar. Ty, tutaj ze Stanów chyba. O kurcze, no z New Yorku. To jest mocny temat. Do HKN-u ktoś urwał. Trzymaj. To jest ten? Co to jest za orzeł? Spadający? Tak? Tylko, że do łamanego HKN-a, nie? Aha. Ale generalnie z 3 kilo waży, nie? Jeszcze malowanie felgrawiec. No widzisz, może ktoś będzie ten, może ktoś z widzów ładnie będzie miał ochotę na takiego. Ile go cenisz? No tak z 1300. Z 1000 ile? 1000. Jak ktoś zbiera takie orły... Cisnę dalej. Gdzie lecisz? Czekaj, no tu jeszcze przeglądnij ze mną. To czekaj, ja zaraz wyłączę ten i... Gdzie? Nigdzie nie chodź, bo teraz się dopiero zaczyna zabawa. Nie, jak on nagrywa, to ja się nie odsunę. Łysy to lubi być ten, w ukrytej kamerze. Dobra. Dobra. Trąbka. No dobra, to co, bierzemy, co? No weź, weź, weź. Dzień dobry, cześć, dzień dobry, cześć, cześć. Andrzej. Marcin. Miejskiego Stowarzyszenia, cześć. To Ina. Szukałem cię ostatnio, tu nie było. Miejskiego Stowarzyszenia? No, masz na wycieraczce. Samochodowy. Kurde, fajnie. Narazłem twoje auto pod. Czapki nie chcesz sprzedać? Aha, zobacz na Facebooka. A masz coś z rzeka? Aha, eksploracyjne, piwanka. O to czekaj. Z rzeka coś masz? Tylko zapłacę. Czekaj, co wziąłeś? Nie masz, tylko czapkę. Trąbkę, no. Masz ze stówki wydać, czy nie bardzo? Co możesz wydać? Mam. Ja mam. O, kupiłem trąbkę. Masz. O. Ile by miała kosztować ta czapka? Czekaj, trzymaj. Już mam te. Nie wiem, ile chcesz za tą czapkę? Nie, nie witaliśmy. A, czapka Jacka. No właśnie, zobaczyłem, fajna czapka. Wiem, że ściągnąć trzeba. Wiesz, ja hełmów dzisiaj nie kupiłem, bo na dwóch giełdach byliśmy na młynie. Tak? Niemiecki i to jeszcze z guzami za 3 dychy. O kurde. Magnet za 2 dychy, jeszcze was z okładkami. Słuchaj, ty? No taki stan w środku. Okay. Tutaj strażaka, ale międzywojnie. Uh-huh. Jak nowy, chłopie, w środku skóra, wszystko, no kurwa, no wiesz jak HDM, nie? No, no, z górą, no, 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 no. Za 30 zł. Oryginał wymalowany. Krzysiek się prawie przewrócił, jak zobacz. Krzysiek mówi, o, chyba to już dawał stówę. Ja mówię, no, no, to jest. Ale dobra, no. Stówę za 3 dychy. Ja mówię, to jest starzyńskie. Ale to. Nie, no tutaj są fajne okazje, nie? A gdzie ta babcia dalej można, stoi i nie o. może coś sprzedać, jak dzwonił. Tak? Chciałem coś kupić, teraz idę zobaczyć tam u mnie. No. I co tam? Ja byś miał coś, widział gdzieś coś zmienić na okolicy, my mamy izbę regionalną. Zobacz to na Facebooku. Mamy swoją izbę. Dobra. Robimy tam parę rzeczy. Izbę pamięci? No, jak taką, wiesz, bardziej stowarzyszeniowo regionalną pamięci, to tak
bardziej regionalną, nie? Bo wszyscy, wszystkie rzeczy z regionu. Wszyscy nie? Kiedyś do pamięci przejdzie. Milicz. Dokładnie. Nie? Jak to jest zapraszam? Tego karpia milickiego. Tak, trzymaj się. Fajnie było poznać. Na razie. Miłego dzionka. Trzymajcie się. Dużo słonka, nie? No, hej. Cześć, bo ja idę. Ja idziesz. Idę, Krzyżorzu. No, to... Chodził z nią. To taki zegar jak z tego, z jakiegoś, nie? Z dworca? A nie, niekoniecznie. Ode mnie dostał. A ty przyjdziesz. Ktoś go strasznie zmęczył, zepsuł po prostu. Stiranki, wiesz. Aha, mamy fanicy. Ale leci coś, nie? Made in DDR? No nie, modelu. Nie, to jakiś inny. Ja muszę mieć takie robocze. W jakiej cenie taki zegar? Stówkę. Stówkę. Dzięki. No, słuchajcie, tutaj był szybki przeskok, bo nie mogłem pokazać, co tutaj się działo, jakie zdjęcia żeśmy oglądali z kolegą łysym. I wróciłem ten. Zakupiłem trąbkę. A. I słyszałem, że tutaj ktoś już chciał mi tablicę buchnąć. Był, no był ten takim, co tym ramem jeździ. Ramem, tak, tak. No. Ale patrz, jakie fajną rzecz kupiłem. Co to jest? Co za grosze. Ale to było gdzieś robione... 1 maja. No, ale mimo wszystko jest fajne, bo to ze starych czasów, patrz. No. Ze starych czasów ktoś robił zdjęcia, widzisz? Patrz. I po prostu to sprzedawali wśród tych. No. To pamiętam. Super, tak. I wszystko wraca, widzisz? Mhm. Lot, no. No i bardzo dobrze porobiono. No. Taka naklejka jeszcze. Super. Super rzecz. Dobra, płacę ci, Krzysiu, bo ja się śpieszę, dzisiaj muszę lecieć ekspresem. Znaczy, mało czasu. Kiedy wylot? Jutro. Już dzisiaj wyjeżdżamy, więc zaraz... zobaczysz? Tak, Ameryka... To czekaj, to co to tam, tablice? Tablice i ten. O. Co jeszcze było? Gorzelnictwo. No. Gorzelnictwo zrobimy na licytację na ten. Będzie licytacja. A? I ten PKWM. Co to znaczy na licytację? Znaczy ten Poltegor jeszcze. Poltegor. To był ten Poltegor, byłeś to dla kolegi. Widziałeś nią? Nie mam czasu tam iść, wiesz? No, ale a rozmawiałeś cały wór chleba jej dam, bo ja jej cały czas tam mówię z tą córką. Nie wiem, co mamy zrobić. Aha. Że ta córka, ona nie może się dostać, no nie może nic. To jest ciężki przypadek, no. Ciężko to... Słuchaj, ja coś myślę, bo ja bym gdzieś może do jakiegoś zakładu by najlepiej zatrudnić, żeby była zatrudniona, wiesz? I żeby sobie wtedy pozałatwiała wszystko, no. Ale Rysiek mówi, że można, na mamę można z ubezpieczenia. No można coś tam, ona, wiesz. Nie wiem, jakoś nie może się przebić. Nie może się tam dogadać chyba. No co mam, co dla ciebie będzie? To i to. No to w prezencie. I to mówiłem ile? 2 dychy. No to za 50 tam ci dam taniej. Aha, no to dobrze. Będzie dobrze? To masz 100 na ten. Nie wydawaj mi, to już będzie na później. Nie no, przestań, bo potem zapomnę i będzie wstyd. Bo ja potem zapomnę i potem będzie wstyd. Bo od razu rozliczymy. Karta rowerowa? Tak. Dla mnie? No dla ciebie, no podobno rozmawiam z tobą. Kurczę, same prezenty. Czekaj, identka? Tak. Żebym nie przebił gumy w Stanach? Ze znaczkami, panie. No właśnie, bo ja ostatnio o tym na filmie mówiłem i zobacz. Patrz, jaki tu jest... To daj mi, zobacz, ja mam tu gorzelnictwo rolnicze, będziemy pędzić. Znaczy ty będziesz pędzić. Czekaj, daj mi tu, żebym trzymał. O. Dentka też? Masz dentkę. Matko i córko. Ty się dopóki widzę w lalce. No dobra. Grzegorz chodzi i kupuje lalki, wydało się. Jeszcze nie mam w lalki. Chodź jeszcze do Bogdana, byłeś tu znasz Bogdana czy nie ten? Dzień dobry. Witam pana Bogdana. Dzień dobry. Cześć, ja tylko tak na sekundę przyszedłem zobaczyć, co masz dobrego. Mam coś dla ciebie. Czekaj, zaraz tylko muszę się tu rozładować. Siemaneczko. Cześć. Siemaneczko. Pozdrawiam całą ekipę. O. Bogdan. Gorzkie żale były wczoraj? Były gorzkie żale. O, proszę ty, ale ciężka jakaś. Ty to samoróbka. Samoróbka z epoki. Dobra, okej. Samoróbka. Lej. O, widzisz, Grzesiu. Nie ma tego. Lej. Takiej nie ma. Lej, ale ten. Ile ta tabliczka? Samoróbka.
Tyle co zapłaciłem. Ile zapłaciłeś? Tyle co zapłaciłem. Aha. Dla ciebie tyle co zapłaciłem. No. To zmyślą o tobie, bo wiesz, że ja nie zbieram. O, stać dzięki, się, to dzięki. Dobra, jak mnie stać, to ten. Lej mi pół, jest taki zespół. Jest. Czy dasz radę z tymi kotami, czy nie dasz radę z kotami? Nie, ja koty do siebie. Adoptował. Koty są adoptowane już u Łysego na tym. Jak się znalazł ten mały taki, jak jeden kotek zginął, to się wydostała za ogrodzenie. I w tym samym czasie nie wiem, czy ktoś podrzucił, czy... Tak wieczorem to było, nie? No, miałczała. Miałczał, otwiera wrota, kurde, mały koteczek. Ale do tej pory miałczy. No do tej pory miałczy. I gdzieś wylatywał. I bałem się go zostawić, żeby wiesz, nie uciekł, nie? To wziąłem go do domu. A ty go wziąłeś do domu? Przecież on był u mnie. No był u ciebie, bo my żeśmy wyjechali. No to tak. Właśnie... Panie, konfabulujesz. Wziąłem go do domu, a ty mówisz, że to twój kosz. Wziąłem tego większego, ale słuchaj, wziąłem tego większego, bo mi ten, żal się zrobiło, nie? Ludzka. Co ci zrobili? Wiesz, nie chcę powtarzać, kurde. Dobra, słuchajcie, ja uciekam, bo ja tu mogę, słuchajcie, siedzieć na tym targu cały dzień, albo szkoda, że jest cały tydzień, bo bym tu zamieszkał. Idę dalej. Zakupiłem, dobra, łyście flaszki, ogląda, słuchajcie, musiałem się żegnać na szybko, bo muszę wracać. Czasu mało, tutaj tyle, tego nawet się dzisiaj nie przejdę. Uciekam, Krzysiu. Na razie, do zobaczyska. Ja ci... Piątka, o. No. Jedzie do San Francisco. O, witam cię, cześć. San Francisco. Do Los Angeles. Znaczy, no, do Stanów ogólnie. Słuchajcie, nie mogę wyjść z tego targu, bo cały czas ktoś mnie zaczepia i nie przeszedłem się tam do końca, tylko tutaj kawałeczek, ale i tak zeszło mi, nie wiem, z godzinę. Tu z Krzyśkiem zawsze rozmowy obkupiłem się u Krzycha i wystarczająco, więc... Postaram się, że jeszcze ten taki bonusowy film wyleci, no. Mam nadzieję, że go zdążę poskładać. Słuchajcie, jak jesteście u mnie pierwszy raz i lubicie takie tematy, targi staroci, motocykle, jakieś garaże, podróże, to zapraszam do subskrypcji, zostawienie łapy, zostawienie komentarza. Wtedy mam jakieś takie od was informacje, że jest sens robić te wszystkie relacje. Dobra, trzymajcie się. Dzisiaj nie będzie części vlogowej, no bo ja już wylatuję do Stanów, pakujemy się, udało mi się naprawdę wyrwać na chwileczkę tylko na ten targ. Następna relacja, podejrzewam, że albo będzie live ze Stanów, albo będzie może pierwszy film właśnie z trasy z samolotem, jak to wygląda. 12-godzinny film. Dobra, trzymajcie się, cześć. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej! Serdecznie zapraszam wszystkich na 13. Festiwal Motocyklowy Bike Week Łeba. Największa impreza motocyklowa w Polsce. W tym roku na scenie zobaczycie takie kapele jak Nocny Kochanek, Proletariat, Turbo, Chłopcy z Placu Broni, Romantycy Lekkich Obyczajów, Zenek Kupatasa, a także na scenie country Gładek Brothers Band. Całą imprezę poprowadzi Krzysiu Skiba, a imprezę nagłaśnia Antyradio. Mam nadzieję, że widzimy się wszyscy w Łebie, letniej motocyklowej stolicy Polski. Cześć!